Porażka z Czechami w piłkarskich eliminacjach do Euro 2024 brutalnie zaskoczyła kibiców. O nastrojach w polskiej reprezentacji dobitnie świadczą miny zawodników przyłapanych przez paparazzi po powrocie z Pragi. Zobacz, upokorzona reprezentacja Polski po powrocie do kraju przeprowadza szturm na hotelowy bufet. Wojciech Szczęsny, Jan Bednarek. Zdjęcia, głos w sprawie formy reprezentacji zabrała również naczelna komentatorka spraw wszelakich, Kinga Rusin. Dziennikarka w najnowszym wpisie pozwoliła sobie na małą złośliwość pod adresem piłkarzy. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo na zdjęciach dołączonych do wpisu widzimy Rusin wystrojoną w markowe ciuchy pozującą przed ekskluzywnym butikiem Gucci we Florencji. Szanowny panie trenerze Santos, uprzejmie proszę o powołanie mnie do piłkarskiej reprezentacji Polski. Uważam, że spełniam najważniejsze kryteria, nerka LV, spodnie z dyskretnym logo, nie tanie sneakersy, odpowiednie okulary, biżuteria i zegarek do kompletu, zaczęła rozbawiona Kinga. Zobacz też, rewia mody za setki tysięcy na zgrupowaniu reprezentacji Polski, Mati Cash, Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński z rodziną, zdjęcia, niektórzy twierdzą też, że jestem całkiem skuteczna zarówno w obronie, jak i w ataku, a po ostatnich treningach narciarskich widać u mnie mocny ciąg na bramkę. Najważniejsze jednak, że mam serce do walki i dla Polski zawsze będę grać bez premii z naszych podatków. Co prawda tak się zmęczyłam ostatnim meczem, że udałam się na zasłużony odpoczynek do Florencji, ale, jakby co, zdążę jeszcze na dzisiejsze spotkanie z Albanią. Czekam i pozdrawiam. Ha, kontynuowała swoje wywody dziennikarka. Dalej Kinga zapewniła jednak, że żarty żartami, ale oczywiście ma nadzieję na zwycięstwo Polaków w poniedziałkowym meczu z reprezentacją Albanii. PS. A serio mówiąc, jak wszyscy, po cichu liczę, że ten czeski zimny prysznic podziałał. Trzymamy dziś kciuki za biało-czerwonych. Zapewniła. Doceniacie jej poczucie humoru.